To Polska. W instytucie to jest zbiór praw danego państwa. Konstytucja to jest ważne święto. Wtedy jak nie chodzimy do szkoły, wtedy jak nie chodzimy do pracy, do przedszkola. Konstytucja to zbiór praw, które musi przestrzegać każdy obywatel kraju. Konstytucja to jest bardzo ważne dla naszego kraju i dla każdego członka. Konstytucja mówi, że każdy ma prawo mieć swój styl, swoje zdanie. Dzięki konstytucji każdy ma prawo do posiadania własnej własności, no i posiadania zwierzątka. Konstytucja daje nam dobrą naukę. Konstytucja daje nam równość i demokrację, przez co my możemy, przez co obywatele mogą decydować, kto będzie rządził Polską i kto będzie pomagał prezydentowi. Konstytucja gwarantuje nam bezpieczeństwo. Konstytucja daje nam to, że każdy obywatel ma swoje, ma takie same prawo. Konstytucja jest po to, żeby każdy człowiek miał równe prawo. Konstytucja daje nam równouprawnienie i wolność. Konstytucja daje nam prawo do dobrego leczenia się. Chciałbym, żeby w Konstytucji było zapisane, że nikt się nie śmieje z osób, które są słabsze. Chciałabym, żeby w Konstytucji było prawo zabraniające wycinki lasu. Chciałbym, żeby w Konstytucji było zapisane coś takiego, że jest straż, która wyszukuje bezdomnych i im kupuje dom. Chciałbym, żeby w Konstytucji było zapisane, że można mieć każdą rasę psa. Że we wszystkich świętach, najpierw w świętach pracy, powinny być hymny, a w Dzień Flagi ma być sztandar tutaj i trzeba zaśpiewać hymn o Mazurku Dąbrowskiego i o 3 maju. Za co kochasz Polskę? Tak, po Polsce.